Pacjentów z zawałem serca do Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej trafia całkiem sporo. Kilka dni temu trafiła tu także pani Joanna Gretka i zabieg byłby taki jak wiele innych, gdyby nie to, że pacjentka ma 101 lat. Paweł Jędrusik. Pani Joanna ból poczuła w nocy. Znała go doskonale, bo już 10 lat temu przechodziła zawał serca. Karetkę pogotowia wezwał jej syn. Tu strasznie bolało. Trafiła do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Bielsku-Białej. Dla lekarzy przeprowadzenie zabiegu ratującego życie było sporym wyzwaniem. Nie ze względu na to, że jest on skomplikowany. Pani przyjechała o 2 w nocy do nas, czyli w środku nocy. Obudził ją ból w klatce piersiowej. Ten ból w klatce piersiowej trwał 2 godziny. Przede wszystkim najtrudniejsze była dla nas podjęcie decyzji, czy w ogóle podejmować się zabiegu u chorej 100-letniej, ponieważ taki zabieg jest wysokiego bądź bardzo wysokiego ryzyka. Kolega wykonujący w środku nocy badanie koronarografii zauważył zamkniętą tętnicę wieńcową, która spowodowała ból i niedokrwienie serca, czyli zawał. Jednocześnie otworzył tą tętnicę sposobem mechanicznym, zabezpieczył to specjalnym implantem, stentem i dzięki temu pacjentka czuje się obecnie po 4 dniach bardzo dobrze. Dziś pani Joanna otrzymała od lekarzy kwiaty i życzenia. Medycy z bielskiego szpitala nie przypominają sobie, aby kiedykolwiek w swojej karierze uratowali ponad 100-letniego pacjenta z zawałem serca. Takie śliczne kwiaty dostałam, śliczne. No i bardzo się cieszę. Jeszcze dziś pani Joanna zostanie wypisana do domu.